przede wszystkim były bardziej skoncentrowane. Zaczęliśmy wreszcie grać zagrywką i tak w Radomiu i tutaj konsekwentnie dziewczęta właśnie realizowały założenia nasze, trenerów, jak grać zagrywką, gdzie grać i generalnie mecz się odbywał właśnie na poziomie zagrywki. Do tego dołączyliśmy jeszcze lepsze przyjęcie i przede wszystkim atak, który był kończący i w dniu dzisiejszym zespół przeciwny, Olimp Tłuszcz, praktycznie był tylko tłem dla naszego zespołu. Ja mogę jeszcze dodać pokrótce, że nasz zespół tak naprawdę pokazał pazur. Powoli idzie forma do góry na najtrudniejsze mecze, które zostały nam w sezonie, czyli Nadarzyn, Mysiadło i Sparta Warszawa, drugi zespół. Po prostu ciężkie treningi, które były włożone przez nas w środku sezonu, wychodzą teraz, że tak powiem, przez grę dziewczyn na hali. Cóż można jeszcze powiedzieć? Wydaje mi się, że coraz lepiej się dziewczyny ze sobą zgrywają i coraz fajniej ogląda się ich grę. W tej chwili praktycznie wszystkie dziewczyny powoli już dochodzą do formy. To jest bardzo też istotne. Następne, że mamy generalnie nie tylko 12 dziewcząt, bo na każdy mecz musimy po prostu skrupulatnie ustalać 12 meczową. Czyli jest to też budujące. Dziewczęta do końca też nie wiedzą, kto zagra. I jest to rywalizacja taka zdrowa, sportowa, która właśnie powoduje, że ten zespół powinien iść w górę. Dokładnie. To, co powiedział pan Janusz Patriak, jest prawdą. Dosyć duża konkurencja i na prawym skrzydle, i na lewym skrzydle. Powoduje, że dziewczyny po prostu tak bardzo starają się o miejsce w składzie, że coraz bardziej podnoszą swoją formę i umiejętności. Dobra. Ja jeszcze podkreślę, że zaczynamy już troszkę środkiem grać i widać to, że nasza rozgrywająca szuka tych środków. Może jeszcze nie do końca ma zaufanie, ale widać poprawę w tym elemencie gry. MVP meczu zdecydowanie najlepiej punktowała dzisiaj Magda Turek. Teraz zostało nam 3 mecze do zakończenia rundy. Chcielibyśmy po prostu zagrać te 3 mecze najlepiej jak potrafimy. Oczywiście zakończyć zwycięsko pierwszą rundę. Takie mamy założenie.